Ze znieczulenia okołoporodowego na żądanie korzystałoby wiele kobiet wybierających bełchatowski szpital. Jest to standard, jeśli chodzi o znieczulenia do porodów. W Bełchatowie też miało tak być, jednak jak pokazuje ostatni rok, nie było. Nie wykonywano ze względu na brak personelu. Dotyczy to i personelu lekarskiego, jak i pielęgniarskiego. W Bełchatowie, podobnie jak w całym kraju, brakuje lekarzy i pielęgniarek anestezjologicznych. To jednak ma się zmienić. Będą albo w tym miesiącu jeszcze, albo od maja, natomiast tych informacji może udzielić szef firmy Pionek, która świadczy usługi anestezjologiczne dla tego szpitala, dr Sobolewski, i należy się do niego zwrócić po jakąś bardziej konkretną informację. Do tej pory, od momentu ogłoszenia, że faktycznie jest możliwość korzystania przez kobiety z tego znieczulenia, tak naprawdę nie wykonano tutaj. Nie wykonywano ze względu na brak personelu. Dotyczy to i personelu lekarskiego, jak i pielęgniarskiego. Przełom kwietnia i maja to realny termin wprowadzenia znieczuleń okołoporodowych w bełchatowskim szpitalu. Doktor Sobolewski, odpowiedzialny za obsługę anestezjologiczną w szpitalu, w rozmowie z nami przyznał, że w zasadzie strony porozumiały się i pozostały już tylko do załatwienia jedynie formalności.